E, powiedz mi, jak student medycyny trafił do show biznesu? Ojej, to było totalnym przypadkiem. No bo ja ogólnie, jako, że miałem aparycję dosyć. Yy egzotyczną, no to brali mi czasami do jakichś tam małych reklam, co było bardzo rzadkie, bo ja miałem studia po prostu ciężkie, jak już zresztą wspomniałeś, i, i nie, miałem, nie miałem czasu. Raz mi się zdarzyło, że po prostu mogłem wystąpić gdzieś i okazało się, że musiałem ubrać się za Eskimosa, któremu gruty wyciekały z nosa i wysikiwać na śniegu SMS. To ja kojarzę te reklamy. No i, i SMS, okazało się, że to jest Szymon Miejski Show i właśnie ich reżyser, czyli Piotr Kumik, on podszedł do mnie później i po wszystkim i, i zaczął się mnie wypytywać, co tam robisz w ogóle ciekawego i dał mi te trzy stówy, więc byłem uradowany, poleciałem na chatę I, i, i jakoś kontakt nam się urwał, totalnie. I zadzwonił do mnie jakoś tak po miesiącu, no po miesiącu. no bo... i tak długo nie czekałeś. No, ale tam trochę czekałem, poza tym później już nie czekałem, ja w ogóle nie czekałem tak naprawdę, <laughs> nie oszukujmy się. I powiedział, żebyś dołączył do ekipy Szymona. No On po prostu mi pytał się, czy, jakbym, czy chciałbym pobawić się w show biznes. Ja, ja to rozumiem totalnie jako zabawę, więc mówię, dobra, jasne, okej, okay, bawmy się. No, <grym> się. no i od razu też przedstawił Ci koncepcję, w jakiej Ty masz występować w Szymon Majewski Show? Czy to było tak, że doszedłeś do ekipy i coś zaczęliście myśleć, jak to ugryźć? I on mnie zaprosił do siebie, tam wtedy jeszcze było w Promenadzie, to było Rockstar, prawda, produkcja taka duża, no i my tam siedzieliśmy w konferencyjnej, no tam pierwszy raz na oczy widzę Szymona Majewskiego, I ja taki, no fajnie, super, tylko, że ja nie oglądam telewizji, więc, no, tak, okej, okay. fajnie, fajnie. I się, kim jesteś? No i, i, i tak rozmawiam, bardziej kojarzyłem właśnie Maćka Dąbrowskiego, z którym później miałem ścisłą współpracę zresztą, z MTV, no bo on tam był jakimś prezenterem MTV, no i... Producentka mnie wypytywała, co robię, jak tam, skąd i tak dalej, i wszystko wyszło tak yy, mimochodem, yy, bo powiedzieli mi, że słuchaj, jedziemy do Juliusza Machowskiego na, na premierę filmu yy, Kołysanka. I że nagrałem tutaj taki po prostu teścik. No i wzięli tego Maćka, postawili około mnie i nagrywali. No i tak mówię, że tam, kto tam grał, że Więckiewicz, że on mówi, że tak, to mój facet, to może razem, bo tak nie i tak. I oni się zaczęli się z tego brechtać. Ja tego nie rozumiem dlaczego, bo dla mnie to był taki humor trochę z piaskownicy. Ale okazało się, że to jest właśnie ta, ta ironia, robi swoje. Uważam wspomnimy, że w Szymon Majewski Show byłeś reporterem fikcyjnej telewizji One Batter, No i to właśnie przyniosło ci dużą popularność. Ale powiedz mi jeszcze więcej o, o tworzeniu tej postaci. Bo to było tak, że jak wyglądała taka Twoja codzienna praca u Szymona Majewskiego? To ty sobie wszystko wymyślałeś, motywy, czy mieliście także całą ekipą pracowaliście i robiliście plan na najbliższe tygodnie dla mongolskiego reportera? Nie, no w Szymonie akurat mieliśmy. Mm, ogólnie tam była duża redakcja, prawda? A jeśli chodzi o, o One Battle, no to rzeczywiście mieliśmy to tak zrobione, że um, ktoś musiał dowiedzieć się, kto przychodzi na imprezę, kiedy to będzie, to był Bartek raczej. I on dowiadywał się, kto będzie, dostawaliśmy listę i do tej listy wymyślaliśmy po prostu, jakie y, możemy rekwizyty ogarnąć, kogo z kim osadzić, itd. To było tak naprawdę trzy osoby. Dla ciebie to była też bez wątpienia fantastyczna przygoda, ale też nie czujesz się trochę zaszufladkowany przez tę postać. Ja też dam ci taki przykład. Był u mnie w ostatnim czasie Bartosz Żukowski. To mówiłem ludziom, że przychodzi do mnie Bartosz Żukowski: a kto to jest? Musiałem mówić Walduś z I teraz miałem tak samo stopą, że mówię ludziom: przychodzi Bilgu no kto to jest, co to jest. No ten reporter Majewskiego. No Najlepiej mówi się: no ten Monga otrzymana. Tak to też sobie łatwiej. Kiedyś się szczyciłem nazwą pierwszą. Szymon RP. Ale później poszła jakaś fama, że ja i Michel y, z rodziny zastępczej jesteśmy jedyną osobą, która później zmieniła płeć na jakimś tam szczeblu swojej kariery. <grym> Musiałeś to ukrócić. <grym> tak. Ale powiedz, ta, ta, ta szuflada w jakimś stopniu ci przeszkadzała w zawodowym życiu? Nawet y, nie tyle co w zawodowym, co też w prywatnym jeszcze. Ta łatka śmieszka przyklejona do Powiem siebie. To tobie, że namieszała mi to w bani okrutnie. <grym> no bo z jednej strony jakby... Y, tam, jakby, reporter jest osobą, która dosyć mm, lekko podchodzi do życia całkowicie, i do tego y, wiele rzeczy jej też uchodzi na sucho. Mhm. Więc mnie nawet już było na tyle wygodnie, bo byłem młody i głupi, że czasami po prostu wchodziłem w, w taką interakcję, gdzie sam się ustawiałem od spodu. Żeby jakoś tak um, zaskrabić sobie więcej um, sympatii. Ale um, później dowiedziałem się, że to był największy błąd mojego życia. Tak nie mogę robić i już nie robię. Ale to czemu jeszcze ci to namieszało w paniu? Jak jak no bo rzeczywiście, rozwinąłeś? jeżeli jak tak mogłem sobie um, podchodzić do tego z innej perspektywy do życia, prawda? Um, no to jakby zatracałem się trochę, trochę i siebie, mi się wydaje. A też odbiór ludzi, no bo ty raczej jesteś kojarzony z takim śmieszkiem telewizyjnym. No i ja też w sumie jestem, ja, ja lubię jakby śmiać się, ja mam dystans do tego, żeby e, pobawić się, pośmiać i, i, i jak najbardziej to jest ogromna część mnie. Ale są też momenty, kiedy trzeba być poważnym, zwłaszcza jak na przykład mi się córeczko urodziło, no to są no. momenty, kiedy się bawimy, ja jestem głównie od zabawy, ale też jakby w, trzeba trzymać rękę na pulsie. A przestawienie się na rolę ojca, to też było jakieś, jakieś takie prawdziwe wyzwanie dla ciebie? Mi się wydaje, że to przychodzi tak totalnie naturalnie. Że nie trzeba jakichś tam wspomagaczy w tym temacie robić? W ogóle. No, oczywiście u mnie to, to jest taki, bo matka mojej córki jest taka dosyć sroga. No to jakby tutaj trzeba wszystko było tak wyrównać, mi się wydaje. Ustawiła cię? Właśnie nie. <słuch> to jest jeszcze w trakcie. Ale powiedz mi, Bill, jak ty myślałeś, żeby w rolę reportera fikcyjnej mongolskiej telewizji wcielić się ponownie? Były takie propozycje po, po już końcu Szymona Majewskiego z jakiejś innej telewizji, żeby robić coś podobnego? Nie, jakoś to tak wszystko przeminęło i rzeczywiście zresztą, naszy, bo to, ta postać jest też głównie, w głównej mierze mm, oparta na tym Guillermo, prawda, co miał Jimmy Kimmel u siebie, takiego ochroniarza bodajże parkingu. No to widzimy do tej pory, jak to się, jak to się odbywa, że on rzeczywiście jest nadal tam, ale on nie ma żadnego rozwoju. Nie, nie jest ludzki, jest cały czas taki daleki, jest postacią, prawda? I więc i moim zdaniem też duży problem z Bator było to, że on nosił moje imię, nazwisko. Anbator on nosił Bilgunarium Bator, czyli moje imię, nazwisko, które mogę pokazać z paszportu, prawda? I to był takim moim zdaniem błędem, bo rzeczywiście by to oddzielić i przejść jakby w stronę takiego, że. że Mogę wpaść do was na herbatkę, na ludzie będące, mm, powiedzmy, nie reporterem. To by pasowało. Ale spokojnie. Ja się z tym już jakby, prze, zrobiłem swoje, przepracowałem i, i starałem się to jakoś tak wyrównać. Czyli żaden YouTube i te inne klimaty raczej u ciebie w grę nie wchodzą? Żeby no, na YouTube oczywiście myślę, żeby zrobić coś takiego, tylko jako, że pandemia nas zaskoczyła z, z różnych stron to planuję bardziej tak w stronę wirtualną przejść. Ale myślałeś początkowo też właśnie, żeby na YouTubie też chodzić na jakieś spędy celebrytów i dalej z nimi y, robić takie tak, wywiady? tylko że właśnie ja bym to wziął z drugiej strony. Właśnie zupełnie odwrotnej. I zresztą raz byliśmy na fejmie, nazwaliśmy to, wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, ten taki blog. Właśnie rozmawiam z gośćmi na ściankowo, tylko że bardziej um, na inne tematy. Bilgun cały czas jest z nami. Ja bym teraz chciał chwilę o Twoich talentach filozoficznych, bo Ty masz wielki talent do wymyślania różnych przysłów. Czy poznajesz to przysłowie? Każda podróż zaczyna się od przewrotu w przód i duszenia przeciwnika. To, to zmyślone przez Ciebie przysłowie mongolskie w wywiadzie dla CKM z 2016 roku. Tak. Ty serca nie masz tak ludzi wkręcać. W Dlaczego? Chociaż no nie, to też dobrze to jest, świadczy. Ja uwielbiam stereotypy i w ogóle fakt, że mogliśmy jakoś z tym pracować właśnie w Władbator i później jakby rzeczywiście to, to przeradzało się w coraz większą miłość do tego, żeby stereotypy stawały się takim naszym celem, prawda? No i też trochę, no, Mongolia jest kojarzona, wiesz, jakby z zapaśnikami, z siadłym mlekiem sfermentowanym i później jeszcze ze zgniłym mięsem z spod siodła, co, co, co nie jest z, z, z Chingis kojarzy? No głównie tak. No. To trochę w naszej winy w tym jest, bo mamy skarpetki Chingis lotnisko i też wódkę. Czyli w Mongolii jest kult Chingis Jest, oczywiście. A, ale o, o Mongolii, o Mongolii jeszcze znożyłem porozmawiać. Ja bym chciał to trochę y, Twoje przysłowie sparafrazować, mm. żeby zadać Ci pytanie odnośnie Twojej kariery, bo tak była y, praca w tvn nie była Viva i był Polsat, i byłeś tam uczestnikiem tańca z gwiazdami. Twoja twarz brzmi znajomo i Celebrity Splash i to sparafrazowane pytanie, czy twój przewrót w przód w programie no. Celebrity Splash sprawił, że zostałeś uduszony przez dyrekcję stacji i twoja podróż w tej telewizji się skończyła? No poniekąd chyba rzeczywiście tak się stało, chociaż nie przeczę, że wygrałem internety wówczas. No to tak, to też potwierdzę. Przede wszystkim dla mnie ten program nie zbudzał żadnej, żadnej emocji, nie był fajny, był po prostu jakimś takim przejściem o krok dalej w, w niektórej sferze i mówiłem to cały czas ludziom, którzy przekonywali mnie, żebym wziął udział w tym programie. Mówiłem, że nie, no co ty, ja nie chcę dla mnie, to jest jakby taka papelina i tak dalej. I mieliśmy taki inny program z przodu, wymyślony, mmm, który się, znaczy nie wymyślony, tylko planowany. Ja bardzo chciałem go prowadzić. To była czy reszka formatu ukraińskiego, gdzie się jeździ, podróżuje, rzuca monetą. Jest to Żył czy reszka i jedna osoba spędza na bogato ze złotą kartą, a druga na biedaka. I to ten format mi się bardzo podobał, tym bardziej, że można było pokazać świat i pokazać też i siebie, jakoś się wybronić, jakby ludzie. Ja uwielbiam ludzi. I przez to chciałem pokazać, że właśnie ludzie na całym świecie są super. A ale tam, ten format nie doszedł do skutku? Przez... Nie, nie, znaczy nie doszedł do skutku, ale powiedzieli, że pamiętaj. Oni mi powiedzieli tak, że pamiętaj, że mam w przyszłości programy, które byś chciał wziąć udział i prowadzić, więc może jednak to celebrity splash, bo ciebie tam potrzeby. I ja mówię tak... Och, no nie wiem, jakby to powiedzieć hashtag szantaż, czy nie, ale w każdym razie powiedziałem, że chyba raczej nie, ale pójdę. I tam po prostu byłem sobą. Gościu, który po prostu nie trenował, olewał wszystko, i, I na mój skok miałem przygotowany praktycznie um, strój Supermana, takiego, że tam wiesz, fajnie, pelerynka poleci, babam, babam, bam, że ubojek są kolorowo, ale odcinek przed się dowiedziałem, że Andrzej Supron to zrobi. <śm> <śm> więc no, Andrzej Supron mi to zabrał pomysł, więc pomyślałem sobie, Kurde, coś musi, muszę zrobić, muszę coś dodać. Nie mogę tak po prostu skoczyć. Tak oglądałem trailer i tam było. Lektor mówi tak. Tak, rozebrany gwiazd jeszcze nie widzieliście. I sobie myślę rozebrany gwiazd! <laughs> I dzień przed miałem, e, bo ja wtedy jeszcze prowadziłem kulisy tańca. Mhm. I poszedłem do znajomego, on... Mm, a nie mogę tak mówić, sorry. Nie, tutaj, no, wycofaliśmy to. No i mój kumpel wypisał mi receptę i tam y, i powiedział, nie no, złamiesz sobie. ja mówię, dobra, dobra, radę. Jakoś tak... No, moim największym błędem było to, że nie ogarnąłem czasu. Czasu, kiedy to jest y, jakby emitowane. Bo to chyba po 20. tak? No, i to nie jest po 22, nie jest pod, No, i, i po prostu ja skoczyłem... Potem wyszedłem, tak patrzę, a po mnie skacze Monika Mrozowska i jej dzieciaki biegną, a mama, mama. I tak, o oh, shit. Ale <laughs> coś tu się stało. O nie. Ten, chyba w czasie emisji tam była jakaś y, wyjątkowa praca kamer, myślę, żeby to żeby to, Na pewno, żeby to na pewno, bo, bo ja, m, mój kumpel taki, y, kierownik planu, to tam mówi tak, masujka, wagą, uwagą wóz, uważajcie. No i próbowali, próbowali jak najbardziej, tylko jakby tego punktu kulminacyjnego nie dało się ukryć. I w sumie, szczerze mówiąc, yy, myślałem, że to będzie super. Podszedłem do, później do producenta i mówię, stary, ale rozpierdziel. O, tak patrzę, no, no wiesz co, mogliśmy tyle śmiesznych rzeczy zrobić, tyle przed nami było. <grym> jakby tutaj wiesz, no. Yy... Ale nie, dobrze zauważyłeś, że wygraś internety. <grym 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 no na pewno, ale wydaje mi się, że jakby tutaj. to. To są rzeczy, które mogą się dziać, prawda? Jeżeli ktoś jest naprawdę um, podnieconym entuzjastą takiego sportu, no to może jeszcze o tyle, Jędrzejczak z boczku. Um, o, więc... Ona to też cię skrytykowała chyba mocno po mm, tym twoim wystąpieniu. No, czy ona musiała, wiesz. <laughs> to jest familijny program, family content, prawda? Family friendly content, mm. więc jakby ja to rozumiem. I rzeczywiście nie oglądają po prostu jednej rzeczy, że to po prostu jest za wcześnie. Ale myślisz, że to trochę pokomplikowało właśnie tą dalszą przygodę? Z tą Na pewno, telewizją? bo tam zostały jakieś tam skargi wysłane do KRRiT, nie? Że tam moje dziecko ogląda a tutaj urosto jakiś pad, jakby z Discovery, i tu Krystyna Czubówna powinna być lektorem, a nie, że tak w ogóle. No i uznaliśmy, że... Znaczy ja po prostu miałem ochrzan taki mocny, no i potem też się pożegnaliśmy z kulisami tańca, więc jakby poszedłem w inne strony rewiry do ludzkości. Właśnie o tych innych stronach jeszcze chcę z tobą porozmawiać. Poszedłeś do teatru, bo graż dalej w sztuce, udają się. teatrze. się skończył bo covid. No, teraz COVID to wiadomo, że to wszystko tam różnie bywa, ale powiedz mi, jak ty to doświadczenie aktorskie możesz przekuć na swoją dalszą medialną karierę? I jak ty się tam w ogóle odnalazłeś, odnalazłeś na deskach teatru? Wydaje mi się, że to było coś takiego jakby jakiś znak, Boży, nie wiem jak to nazwać. Po prostu, że przez jakieś tam pierwsze stopnie, no to one były takie pełne w cekinach, prawda? Że ja tam tak strzelałem tu i tam, a później zaczynałem odkrywać siebie takiego. Bardziej ludzkiego, właśnie kiedy na przykład zespół rokowy ustanowiliśmy z Mateuszem Panaciukiem, później właśnie teatr. To jest taka już sztuka, która jest coraz namacalna, prawda? I, I to mnie bardziej pchało w tym kierunku, i, i później córeczka mi się urodziła, więc to wszystko działo się tak, tak, jakby. Prąd rzeki nagle sprawiał, że wpłynąłem na przykład na. Przez twór oceanu święconej wody. A jak ty tam się do tego teatru? Ktoś po prostu. Nie do, do mnie. I... Bo tam Szymon Majewski był, ma swój taki one-man show. Tak, one Wzięli show, show, tak. od niego numer i do mnie. Czyli to miało być też w formie takiej promocji teatru? Że jest ktoś popularny i jest w teatrze? Wydaje mi się, że ja po prostu dostałem to tak po warunkach, bo moja rola, którą grałem tam, w udając ofiarę, jest obcokrajowca rolą. No i po, po próbie jakby. Pani Krystyna Janda uznała, że fajnie. A tam Mam śpiewasz? Nie. nie, gram. Nie. biją mnie. I takie tam. A to, co przed chwilą słyszeliście, to lawina i kawałek Watacha, gdzie wokalistą zespołu jest właśnie nasz gość Bilgun. Tak, potwierdzam. To, to ja. Ale powiedzmy o labinie, bo to zaczęło się od tego, że ty w programie, twoja twarz brzmi znajomo. Poznałeś Mateusza Banasiuka, no i jak na prawdziwych rokowych mózgów przestało, połączyła was potem wódka. <grym> tak, ja go poznałem w ogóle na, na afterze tańca, z mnie właśnie. A bo tańca. brudziłem jeszcze te kulisy, on tańczył. I tak na, po, po wszystkim, tak piliśmy, że tak powiem, ognistą wodę. i. I jakoś tak nagle wyszło, że oni mieli zespół, grę pozorów i ona się im rozpadła, bo wokalista gdzieś pojechał i tak dalej. I ja mówię, że tak, a ja lubię sobie śpiewać i tak dalej, mówię, to przyjedź, porobimy jakąś próbę i tak dalej i wpadłem do nich na próbę. I jakoś dziwnie poszło, że no, ogólnie u nich to jest tak, że grają, improwizują I ja do tego wbiłem tak po szwedzku, ale byle co śpiewając, po prostu skupiałem się na ścieżce melodyjnej wokalu. I to nas jakoś tak fajnie połączyło, bo ja ich trochę ciągnąłem, oni mnie trochę ciągnęli i tak chemia nas jakoś tak y, zjednała do garażowej muzyki. I, I to spowodowało, że we wrześniu ukazał się wasz album. Tak, Na... po, po czterech latach, ale no, w końcu i to po polsku, bo też zaczynaliście śpiewając piosenki. Angielskie. Tak, po angielsku jakoś tak mi łatwiej było uzupełnić słowami te moje majaczenie. Melodyjne. Melodyjne majaczenie. Bo to jest... bo ty jesteś samoukiem, zacząłeś śpiewać pod prysznicem i jakoś tak o, poszło. Tak, swego czasu też chodziłem na karaoke, tam konkursy wygrywaliśmy my z kolegą, no, I, było zabawnie. Ale też na karaoke z polskimi piosenkami sobie radziłeś? Tak, tam dobrze? cykady na cykladach czy coś tam. <laughs> Ale to też fajnie krzopiło, język polski, polskość we mnie, za, za co I, uwielbiam. A... W przypadku tego no właśnie najnowszego albumu, ty zauważyłeś, że twoja popularność w promocji tej muzyki ci pomaga, czy przeszkadza? Bo na przykład w przypadku rapu jest często tak, że jeśli aktor, czy youtuber, czy ktoś nie z tego świata, z tych rapów wchodzi do tej branży, to raperzy tak na niego patrzą z przymrużeniem oka, jak ty to odczuwasz w swoim przypadku? Mi się wydaje, że, że rock, tak, tak muzyka, no to dla mnie jest czymś takim, trochę na początku ona była taką odskocznią dla mnie, kiedy na przykład um, miałem jakieś rozterki życiowe, to na strychu z chłopakami jak się wydzierałem, to mogłem się tak wyżyć fajnie. I, i, i z tego też powstawały piosenki, więc co, co, co mnie bardzo budowało. A jeśli chodzi o odbiór, to wydaje mi się, że jest. No, Ogólnie muzyka w Polsce jest na, na tyle fajna. I ludzie jakby z tego kręgu są naprawdę fajni i, i że tak powiem, oświeceni, że nie ma jakichś takich dziwnych, krzywych wzroków w naszym kierunku. No, teraz my... koncertów nie możecie grać. No, nie możemy grać jak najbardziej. No, mieliśmy parę koncertów jak się na juvenaliach, i tak dalej, i moim zdaniem odbiór był bardzo fajny. Um, tym bardziej, że dużo ludzi też słuchając, powiedzmy, naszej piosenki, to nie ma pojęcia, że to jest. <laughs> um. Ja na przykład, jakbym nie wiedział na początku, to bym czy nie rozpoznał, szczerze mówiąc, jak pierwszy raz słuchałem lawiny. No, ale, ale to też nie jest finalny moim zdaniem efekt, jakiego ja bym chciał uzyskać, bo ja naprawdę totalnie jaram się, mm, okej, okay, my jaram się takimi prostymi zagraniami, zresztą pewnie słychać, że to wszystko jest dosyć takie podstawowe, minimalistyczne, um, ale i, i, i garażowe. No i chciałbym do tego też dołożyć dużo takiego, mm, takiego jakby to nazwać grunge'owego, ale też nie za mocnego, takiego swingu krzywego, trochę jak właśnie Josh Homme, ma. więc więc uwielbiam mm, więc planuję, żeby następna pytaj, jeżeli będzie, no to była w tym kierunku bardziej idąca. To Może to, trochę elektroniki? To będziemy się przyglądać i to najważniejsze, słuchać, jak to wszystko dalej pójdzie. A teraz Cię turystycznie chciałbym wykorzystać. Ty w Mongolii byłeś ostatnio w 2019 roku. Mhm. I jak byś miał przedstawić Mongolię w taki sam sposób, jak przedstawiałeś zagranicznym turystom Polskę w czasie Euro 2012? <grym> No tak, no u nas, no w Mongolii, no to kiedyś przedstawiłbym mniej więcej tak, że co? No zazwyczaj jak ja mówię, cześć, jestem Bilgo, jestem Mongołem, no to ludzie tak się śmieją, bo myślą, że to żart. Ale to jest, bo głównie ludziom jest znane to, że Mongoł to jest jakby osoba, która jest chora na, na trisomie 21 chromosomu, tak. Czyli No jakby to jest mój nauczyciel od histologii. Profesor Gut, pozdrawiamy serdecznie. Nie, no, mówił, że ta terminologia już nie istnieje, że nie mówi się jakby Mongo i tak dalej. Ale to i tak w przeświadczeniu ludzi zostało. No i tam pewnie bym mówił, nie wiem, jestem z kraju, gdzie wszystko pasi, że się krowy owce pasi, i że nawet jak krzykniecie w centrum mia miasta ho, to też pasi, bo u nas też takie zawołanie. Rzeczywiście u nas mówili na przykład e, Hoj Robert, you W Polsce to może być inaczej odbierane. Poproszę o przetłumaczenie. Że cześć, ej Robert, co A, tam? Okej, okay, tak. okej, okay, dobra, dobra. To już wszystko jasne, ale y, słuchaj, robimy teraz tak, planujemy wycieczkę do Mongolii. Kupujemy bilet do stolicy i co w tej stolicy trzeba zobaczyć? No, trzeba zobaczyć przede wszystkim wszystko, co jest w, poza Juan Bator, bo Juan Bator to jest po prostu metropolia w cudzysłowie. Um, ciekawym faktem jest to, że jak się jedzie na, na wschód, nie na zachód od Onebator, to mija się po prostu na stepie, po prostu w takim pustym stepie, wielki posąg Chingishana z aluminium na koniu. Warto tam wejść, to jest muzeum, tam jest wiek, to, to, to taka wieka noga. Jak wspominałeś, jest kult z Hana. No jest, jest. I można też tam wejść na górę, zresztą mamy jakąś fotkę chyba na Insta. Małpa Bilkunio, zapraszam. No właśnie, ale widziałem, że tam relacje próbowałeś robić ale z tej Mongolii, ale chyba się poddałeś. No, bo tam filmikach. jeszcze miałem jetlag i to, to wszystko jakoś tak. Mm, wi wi widocznie po prostu miałem inne rzeczy do roboty. I rzeczywiście tak jest, kiedy się nie widzi z rodziną dosyć długo i się przyjeżdża, no to tu, tego, tamtego trzeba być. Trzeba też wyjechać poza miasto, posiedzieć trochę, a tam nie ma zasięgu za bardzo. Rozmawiałem też o Mongolii z twoim młodszym bratem, pozdrawiam. Bobiego. I on też powiedział, że e, ceny z, w Mongolii są zbliżone do tych polskich. Tak, są, bo tam, tam wszyscy są milionerami, tam się płaci w tysiącach. A, to, to, to dziesiątka kiedyś tysięcy. W Polsce, kiedyś w Polsce też każdy, każdy był milionerem. Tak, tak. tam Mikołaj Kopernik chyba był na tysiaczku. <głosł> na tysiaczku. <głosł> Ale i słyszałem, że tamtejsze życie nocne również jest bardzo rozbudowane. Gdzie ty się lepiej bawisz? W Polsce czy w Mongolii? Um... Wydaje mi się, że i tu, i tu. Chociaż no, nie ukrywam, że w Polsce mam więcej znajomych, z no, którymi mógłbyś się A właśnie, bawić. a tam, tam w klubie pozostajesz anonimowy, czy w Mongolii e, Tak, tam nikt nie zna. A byłeś zapraszany do jakiejś telewizji śniadaniowej? Byłem, byłem w śniadaniówce, tak patrzyłem na realizatorkę i tak... Zanim ja tam wszedłem, mieliśmy swoją rozmowę, to dwie takie panie siedziały na takim okrągłym stoliczku i wycinały sobie coś tam z sukienki, jak zmodyfikować, nie wiem, długą sukienkę na krótką chyba. I po prostu na wizji to robiły. Ja później podszedłem do nich mówiłem, dlaczego wy to robicie? Wystarczyło zrobić takie DIY, szybko po prostu montażutka na ciach, ciach i macie, a nie tracicie po prostu emisyjny czas, prawda, na, na coś takiego. I oni rzeczywiście powie powiedzieli, że tak, rzeczywiście, masz rację i będą tak robić, ale jakby. <ścoughs> Nie wiem, jak to się stało, ale tam trochę jakby wszystko raczkuje. że wszystko jest trochę tak. Um, jakby to powiedzieć, ociosane jeszcze. Ale to temat przewodni rozmowy to był mongoł robiący karierę w Polsce. Tak, tak. Nie to był Mongoł, który krzewi naszą narodą, nasz naród za granicą, a mianowicie w Polsce. A i byli obeznani z twoją twórczością? Jak cię tam przedstawiali, że właśnie skupili się na Szymonie Majewskim, czy też A. Nie, skupi się bardziej na, na twarzy, na tańcu, i tak dalej, na tych jakby rzeczach, tam, śpiewaniu i tańczeniu. Ale jeżeli chodzi o tak, taką o to, co ja tam wygadywałem u Szymona, jakby w One Butter, mhm. gdzie jakby śmiałem się ze stereotypów, oni, nie, nie, większość tego nie rozumiała zresztą. W Polsce, jak to robiłem, to dużo ludzi na przykład do mnie pisało, że o ty, grzybie, zaraz cię wyrwę. Jak możesz tak mówić o naszym wspaniałym narodzie? Mm. No wtedy im pisałem elaborat, że, ale stary, to nie o to chodzi. Ziomek, to nie, to nie o to mi chodziło. Tylko jakby popatrz na to przez pryzmat krzywej, jakby wiesz. I, i, i rzeczywiście wtedy trochę mówi: no dobra, może masz rację, może nie. I tak cię wyrwę. Więc. Później po prostu na żywo musiałem to tłumaczyć, to wszystko, ale um, no poczucie humoru jest w Mongolii dosyć duże. Głównie kabaretami się szczycimy. Co um, jeżeli chodzi o. o duże też tam jest trochę zakompleksienia, lekkiego, prawda, bo jakby dumny naród, Chingizhan i tak dalej. Um, Znajduję um, też takie podobieństwo do też narodu polskiego, bo też naród polski jest moim zdaniem konserwatywny i, i dumny. Czy w Mongolii też ludzie są konserwatywni? Tak, z reguły. Tak. Ale czy doczekamy się takiego przewodnika po Mongolii z Tobą w roli głównej z prawdziwego zdarzenia? No, kiedyś gadałem z Marcinem Prokopem, żeby go zabrać i tam zrobić taki reportaż na śmiesznie, ale też i na, na normalnie, że tak powiem. No, to mówił, że bardzo chcę, więc jakby to gdzieś tam może jest, zalega w zawiesieniu. prawda? jaki to powiedziałeś? Cztery? No, no to trochę to było. Zalega, zalega ale tak <laughs> jak najbardziej. Ale... ale wiem, że jest chętny także Marcin. Jak tego słuchasz, to dawaj znać. No to na taki przewodnik liczymy. Bilbun Arymbatar był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo, Bill, za rozmowę. O, to już koniec? Dzięki, dzięki. To już koniec, tak jest.